Witam serdecznie na szkoleniu Car Group. Ja nazywam się Magdalena Jewuła i dziś opowiem o motywacji oraz jej rodzajach. Serdecznie zapraszam. Czym jest motywacja? Motywacja to nic innego jak ogół czynników, które mają na celu skłonić nas do podjęcia działania. Motyw jest powodem robienia czegoś. Natomiast motywacja zajmuje się ogółem czynników, które mają za zadanie tak wpływać na ludzi, aby zachowywali się oni w odpowiedni sposób. Psychologowie wyróżniają trzy składniki motywacji. Pierwszym z nich jest kierunek, czyli co stara się zrobić dana osoba. Drugim jest wysiłek, czyli jak bardzo się stara. I trzecim jest wytrwałość, czyli jak długo się stara. Jeżeli chodzi o proces motywacyjny, to on jest zależny od dwóch założeń. Pierwszy jest taki, że dana jednostka musi postrzegać wynik określonej czynności jako ten bardzo potrzebny, czyli ten pożądany. A drugie założenie jest takie, że dana osoba musi być przekonana o tym, że jest w stanie to osiągnąć w tych warunkach, jakie ma w danym momencie. Z procesem motywacyjnym wiąże się też napięcie motywacyjne. Możemy sobie je uświadomić wtedy, kiedy bardzo czegoś pragniemy, kiedy bardzo chcemy coś zrobić. Wtedy zazwyczaj podejmujemy konkretne działanie, a to napięcie motywacyjne wyraża się w naszych życzeniach i intencjach. Czyli na przykład, kiedy chciałabym nauczyć się jeździć na deskorolce, wtedy wiem, że na początek powinnam nabyć daną rzecz, czyli tą deskorolkę, oraz nabyć odpowiednie umiejętności. Również, kiedy na przykład chciałabym nauczyć się języka hiszpańskiego, wiem, że powinnam kupić podręcznik do hiszpańskiego, zapisać się na jakiś kurs i wyznaczyć odpowiednią ilość czasu w ciągu tygodnia, miesiąca, które poświęcę na naukę właśnie tegoż języka. Napięcie motywacyjne może być dodatnie bądź ujemne. Ujemne jest wtedy, kiedy czujemy frustrację, cierpienie i brak czegoś. Natomiast dodatnie jest wtedy, kiedy podejmujemy decyzję o tym, że chcemy zaspokajać nasze potrzeby lepiej niż dotychczas. Wtedy formułują się nasze aspiracje i ideały. Wielkość napięcia zależy od różnych czynników, między innymi od czasu deprywacji, czyli czasu niezaspokojenia danej potrzeby. Im czas deprywacji będzie dłuższy, tym napięcie będzie większe. Ale jeżeli czas deprywacji jest zbyt długi, to napięcie wcale nie będzie wzrastać. Wręcz przeciwnie, zbyt długi czas deprywacji może nawet doprowadzić do obniżenia napięcia. Motywacja może być zewnętrzna bądź wewnętrzna. Zewnętrzna występuje wtedy, kiedy podejmuję jakieś działanie zachęcona nagrodą, którą mogę otrzymać po wykonaniu danej czynności, bądź w obawie przed karą. Na przykład staram się w pracy, ponieważ boję się nagany od szefa. Staram się w pracy, ponieważ chciałabym zasłużyć na premię. Jeżdżę na rowerze, ponieważ tak kazał mi lekarz, bądź biegam dla zdrowia. Motywacja wewnętrzna występuje wtedy, kiedy podejmuję jakieś działanie bez żadnych widocznych nagród bądź też kar. Czyli podejmuję jakieś działanie, bo jest ono po prostu dla mnie przyjemnością. Bo daje mi możliwość na poszerzenie wiedzy, na poznanie czegoś nowego, na rozwój. Jest atrakcyjne już samo w sobie. I to właśnie sprzyja kreatywności. Wtedy zaangażowanie się w jakąś czynność już samo w sobie jest dla nas wyjątkowe, bo sprawia nam przyjemność. Na przykład
Jeżdżę na rowerze, bo po prostu lubię. Biegam, bo to sprawia mi przyjemność. Bądź na przykład staram się w pracy, bo ta praca jest moją pasją. Podsumowując, motywacja to po prostu siła, która napędza nas do działania. To takie podejście do życia, by chciało się chcieć. I właśnie takiej nieustającej motywacji Ci życzę. Dziękuję i do zobaczenia.